cała ta sprawa właśnie stosunków polsko-ukraińskich, przesunięcie granicy, tak? Na tych terenach, które były polskie. Kiedy tak naprawdę ta decyzja zapadła? Chyba w Teheranie albo w Jałcie? No tak, ale to są fakty dokonane. To akurat nie jest sprawą historyka ani reportera zajmować się polityką, w dodatku sprzed lat 70. Wiemy doskonale, że była to karta przetargowa w wielkim pokerze wielkich mocarstw i mieliśmy tutaj najmniej do powiedzenia. My możemy teraz co najwyżej łagodzić skutki tego. Nie możemy oczywiście z przeszłymi zdarzeniami niczego poradzić. Dlaczego to pytam? Spotkałem się z taką teorią, że te pokazowe wręcz okrucieństwo, ten terror taki, prawda, był jak gdyby spowodowany, być może nawet inspirowany przez, nie wiem, niektórzy twierdzą partyzantkę sowiecką, właśnie żeby przegonić tych ludzi, bo przyznam szczerze, moja rodzina na przykład została spod Lwowa z majątku Kozuby wypędzona i pamiętam te wspomnienia dziadków. Przecież wiadomo, nikt dobrowolnie nie opuszcza majątku wypracowanego od wielu pokoleń. I jak gdyby właśnie to celowe, wręcz takie pokazowe okrucieństwo, to nie były zwykłe zbrodnie, właśnie miało jak gdyby wystraszyć tych ludzi, prawda? Żeby oni sami chcieli uciekać, porzucać właśnie swoje majątki. To są dwie warstwy tego. Pierwszą warstwę pięknie ujął pan profesor Wnuk w filmie, cytując Timothy Snydera, który nazwał te ziemię na wschód od Bugu jądrem ciemności. To rzeczywiście było jądro ciemności, gdzie w krótkim czasie dokonały się dramatyczne losy kilku grup etnicznych, gdzie najpierw za pierwszego Sowieta następuje rozprawa z polską inteligencją, czyli ten sowiecki wariant akcji AB niemieckiej. Potem odbywają się deportacje, gdzie całe grupy społeczne, narodowościowe wywozi się i nagle znika 500 000 Polaków w tym piekielnym kotle. Potem pojawiają się Niemcy i zaczyna się rozprawa z Żydami, w której Ukraińcy biorą udział. Następuje dehumanizacja. Życie ludzkie przestaje być warte. No to wspomniałbym wielki głód w Ukrainie, bo potem na przykład stąd te dla nas zaskakujące, że Ukraińcy witali Niemców wkraczających, hitlerowców, tak? Bo dla nich okupacja niemiecka wydawała się lepsza niż okupacja radziecka, sowiecka. To jest oczywiście sprawa ich odczucia, bo rzeczywiście Ukraińcy mogli to tak wtedy odbierać, ale rychło zrozumieli po aresztowaniu Bandery, po aresztowaniu rządu, oczywiście, że Trzecia Rzesza nie jest w stanie zapewnić im niczego, bo nie zamierzała. Tak. Był już przygotowany General Plan Ost, który zakładał wysiedlenie 50 milionów Słowian na Syberię. Polaków, Ukraińców, Białorusinów, kto by tam nie mieszkał i miał słowiańskie geny, miał być wysiedlony na Syberię. Tu miała być zbudowana taka marchia na wzór marchii Karola Wielkiego, gdzie zasłużeni rycerze, raubriterzy, czy ta SS-mani mieli dostać swoje majątki, swoich niewolników do pracy. Zaczęto to robić u nas na Zamojszczyźnie i my doskonale wiemy, jak w praktyce to wyglądało. I Ukraińcy chyba rychło zrozumieli, że ten los ich jest przesądzony z punktu widzenia niemieckiego. Podjęli walkę w myśl takiego powiedzenia, że Ruskich nie wpuścimy, Niemców wypędzimy, Polaków wytniemy. Oczywiście było to równie bezsensowne, jak i naiwne, bo nie sposób było nie wpuścić Armii Czerwonej, która pędziła jak ogromny walec. Losy historii były przesądzone. Niemcy i tak uciekali. Oczywiście najłatwiejszymi ofiarami w tym byli Polacy.